Pejzaże, zwierzęta, galaktyka, stary mebel czy wzory geometryczne to 21 krzeseł, które zdaniem ich autorów powinny zrobić furorę podczas najbliższego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stworzyłam to krzesło razem z moim kolegą Mateuszem Bieleckim. No i w sumie koncepcja, pomysł był mój. On się trochę dołożył z tymi rąbami jeszcze, bo on miał pomysł z rąbami i z różami. No i w końcu usunęliśmy róże, została tylko pszczoła i te rąby jeszcze gdzieś tam dołożyliśmy. Inspiracji tak naprawdę nie było, ale chciałyśmy robić projekt razem i początkowo był to jeden projekt, ale zrobiłyśmy różne projekty i nie mogłyśmy się zdecydować, na który, jakby, który ostatecznie robimy. No i robiłyśmy dwa krzesła, po prostu zrobiłyśmy zestaw. Zaczynaliśmy w sumie od wielu projektów, mieliśmy wiele pomysłów na rozpoczęcie, ale ten jakoś się wydał taki najbardziej przyjemny do wykonania, tak od razu jakoś się w miarę też przypodobał mi się techniką i stylem, więc poszedłem w niego, ale podczas robienia już samego wykonania bardzo dużo się zmieniło od podstawowego pierwszego pomysłu. Pomysłodawcami tej nietypowej aukcji są Zespół Szkół Plastycznych, Fundacja Ekologiczna Arka i Galeria Sfera, która podarowała krzesła w ramach idei tzw. upcyclingu, czyli przetwarzania wtórnych odpadów w wyroby o wyższej wartości. Dzięki umiejętnościom i talentowi uczniów krzesła zyskały drugie życie. Jeżeli chodzi o ten rok, w zasadzie każde krzesło jest troszkę w innej konwencji. Uczniowie mieli całkowitą dowolność, jeżeli chodzi o wybór tematu. Początkowo był jakiś taki wspólny koncept, natomiast to się zmieniało z czasem. W związku z tym każde krzesło w zasadzie ma zupełnie indywidualny charakter. Prace nad krzesłami rozpoczęły się już we wrześniu na zajęciach z podstaw projektowania. Młodzi artyści pracowali nad różnorodnymi projektami, z których wybrane były te najlepsze. Efekty ich pracy zostaną wylicytowane już 28 stycznia w Galerii Sfera. Pieniądze dołożone zostaną do puli 31 finału orkiestry. Od początku to było tak pomyślane, żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, żeby to było przy tym wydarzeniu i myślę, że to się tak bardzo, bardzo fajnie sprawdza. To już siódma edycja tej aukcji. Pierwsza miała miejsce w 2017 roku. Jak zapowiadają jej organizatorzy, zapas krzeseł starczy im jeszcze na kilka kolejnych finałów orkiestry.